Już za kilka dni na drogi powiatu gorlickiego wyjedzie nowoczesny ambulans medyczny Mercedes Sprinter 316 CDI. Będzie stacjonował w zespole ratownictwa w Łużnej. Zastąpi starego wysłużonego Mercedesa Sprintera 313 CDI. Nowy ambulans kosztował blisko 380 tysięcy złotych. W tej kwocie znalazło się pełne ubezpieczenie na 3 lata. Ambulans został zakupiony przez gorlicki szpital z zastosowaniem leasingu operacyjnego. Z nowego zakupu zadowolony jest Marian Świerz, dyrektor gorlickiego szpitala. Zakup był niewątpliwie potrzebny. Szpital dysponuje, zespoły ratownictwa dysponują 4 karetkami. Przebieg tej karetki, która zostanie wymieniona właśnie w Łużnej, był ponad 300 tysięcy kilometrów. Dlatego też najwyższy czas, aby wymienić na nową, i tak się to też stało. Zakupiliśmy karetkę Mercedesa Sprintera 316, koszt 379 tysięcy złotych w leasingu. Kiedy ona wyjedzie na teren powiatu? Myślę, że jeszcze w tym tygodniu karetka zacznie jeździć właśnie i stacjonować w Łużnej. A co będzie z tą karetką z Łużnej? Ta karetka wróci do miejsca postojowego w Gorlicach. Losy jeszcze nie są przesądzone. Prawdopodobnie będzie póki co jako awaryjny pojazd. Samochód przystosowany jest do przewozu 5 osób, w tym jednej na noszach. Umożliwia to silnik wysokoprężny turbodiesel o pojemności przeszło 2000 cm3. Za nami znajduje się karetka Mercedes Sprinter, nowy nabytek gorlickiego szpitala. Czym ona się różni od tych obecnych, które pogotowie ma do dyspozycji? To znaczy tak, poprzednia karetka Mercedes 315 CDI miał mniejszą moc. Ten ma wyższą moc, ma 163 konie mechaniczne, tamten poprzednio 150 koni mechanicznych. Jest podobna, w konstrukcji jest podobna karetka, ma więcej trochę urządzeń elektronicznych, gdzie oświetlenie zewnętrzne jest nieco inne. No i oczywiście jest to rzecz nowa, więc powinna służyć lepiej niż nasze stare karetki, które są już dosyć, mają kilometrów dość dużo przejechane. Znajdujemy się w środku nowej karetki. Widzimy tutaj sporo nowych rozwiązań. Jak one się przedstawiają? Znaczy, podstawowa sprawa, nosze z wózkiem transportowym i lawetą. To jest typowa sprawa, no, na pewno nosze są troszkę nowocześniejsze od poprzednich. Fotel, który jest teraz przesuwany, jest nowocześniejszy, przesuwany jest na szynie, więc to można zademonstrować, że chodzi sobie fotel, jeździ w dół, jeździ sobie w drugą stronę. Obrotowy jest tak samo, można siedzieć sobie tutaj, lekarz sobie może, czy ratownik może się przesuwać względem pacjenta. Jak to się na takim fotelu też obrotowym, który też można sobie manewrować im dookoła, żeby coś działać przy pacjencie koło w rejonie głowy. Oczywiście jak w każdej karetce butle tlenowe zainstalowane tutaj są. Później jeszcze jest butla tlenowa mała. Będzie tu zamontowany defibrylator na tej ścianie. Będzie zamontowany respirator na tamtym, w tym miejscu. Jak również będzie zamontowany jeszcze ssak, tutaj będzie bliżej, tutaj w tym miejscu, może tu akurat jest takie miejsce dla niego. No i oczywiście wszystkie półeczki będą wypełnione materiałami opatrunkowymi, lekami, innymi urządzeniami drobnymi tak zwanymi. Poza tym co, można tu jeszcze podejść tutaj z tej strony. Jest panel sterowania taki, jeśli by pan tu podszedł, to można sobie zobaczyć. Panel sterowania, którym sterujemy oświetlenia tutaj wewnątrz karetki. Jest to, programuje się tutaj również temperaturę wewnątrz samochodu. Wewnątrz, także to jest wyposażenie już w tej chwili typowe, standardowe. Gdzie tutaj tak samo można zasilać samochód z zewnętrznego źródła energii, czyli 230 V na postoju, gdzie są doładowywane akumulatory wtedy. Jak również można używać dowoli świateł, no czyli to jest raczej sytuacja taka tylko w
Na bazie, bo wiadomo, że w terenie jest troszkę inaczej.